sobie odblokowałem Nissana R34 i tak pomyślałem sobie, że może porobiłbym nim wyścigi nocne, bo właśnie z wyścigów nocnych go sobie otrzymałem i akurat gramy sobie razem, tak to możemy sobie te wyścigi nocne śmignąć. Myślę, że można z niego zrobić fajne rzeczy, może ma jakiś botykit, nawet go nie sprawdzałem, nie wiem co można z nim zrobić. Można zrobić swapa na V6, V8, ale 6 litrów. Nie, coś ty, nie będziemy takich rzeczy robić. Napęd na 4 koła mamy w standardzie oczywiście. Zobaczmy. Więc tak, tutaj możemy sobie dać zderzaki. Możemy dać wersję Nismo, możemy dać coś takiego. Jezu, co to jest? Strasznie wysunięty. Ale dajmy sobie taki. To jest taki Po prostu możemy zwiększyć docisk. No. Damy sobie tutaj też taki spoiler, gdzie możemy zwiększyć docisk, chociaż ten standardowy jest najfajniejszy, nie? Dawaj go na drift. Co wy byście wszystko na drift robili? Jezu. Zostawmy sobie może ten sterzak. On jest jakiś tam cięższy, ale co tam? Wow, co to? Nie, ja chyba wolę. Nie wiem, co tu wybrać. Nie wiem, co tu wybrać. Standardowy jest taki. Dajmy sobie ten. Elegancko. W malowaniu jakimś fajnym go zrobić. No dobra. Sami drifterzy w Polsce. No widzisz, Grzecho? Nic na to nie... Ty, dystansy można mu dać. Zaraz zobaczymy. Zrobimy go do klasy może S1. Zobaczymy, co tam się da z nim zrobić. I zobaczymy te dystanse, bo to może fajnie wyglądać akurat w tym Skyline'ie. Oj, może nawet za szeroko można... O shit, patrzcie, koła wychodzą z zabłotników, trochę za mocno, nie? Dajmy sobie na tym pierwszym poziomie, to wystarczy zdecydowanie. Jak będzie za mocno, to będzie lipa. Ale z tyłu możemy dać na trzeci poziom, jest git. Tak trzeba zobaczyć, żeby było na równo, nie? Wtedy najlepiej jest. Na równo z karoserią oczywiście. Dawaj jeszcze raz do 8 rano. Oszalałeś. Daj żyć. Można zrobić go na drift. Kurde, ale kozacko by wyglądał, nie? Taki obniżony. Na wyścigi też będzie taki obniżony. Pewnie, że tak. Czyli jednak na drift. Nie, na wyścigi, bo musimy sobie nocne wyścigi porobić. No co wy, ludzie. Cyk. Odciążymy śmierdziela. Nie no, to jest fajne auto, strasznie mi się podoba, zresztą wielu osobom się podoba, prawda? O kurde! S1 już mamy, słuchajcie. To będzie chyba dobre auto. Zostawiamy oczywiście seryjny silnik. I on chyba do S2 też nam wskoczy. Na seryjnym silniku, a może nie? O kurde! Dwie turbosprężarki robią robotę. Ale... ale nie instalujemy ich na razie. Dobra. I teraz spróbujmy je zainstalować. Okej, dajmy te zwykłe. I teraz tak, dajmy jeszcze szersze kapcie, bo czuję, że tutaj mocy będzie bardzo dużo. Na przód i na tył. Do której dzisiaj? Ej, no nie bejtujcie mnie tutaj. Nie bejtujcie mnie, ja sobie tu spokojnie gram. Nie będę siedział znowu do rana. Nie. Ej, czy są... To są takie felgi trochę a la Nismo, nie? Ale chyba nie ma takich... O, te są takie a la Nismo. Tylko nie ma tego napisu. Ale... No i dobra, to mamy to. No i najważniejsze, co może być najważniejsze w takim Skyline? Oczywiście malowanie musimy dobrać. 546 kW, czyli kilowatów. Brzydni ten przedni zderzak? Ale to jest standardowy. Standardowy on ma tylko dokładkę. Malutką taką. I nic więcej. No i co? I oczywiście sobie zobaczymy jakieś malowanko do niego, bo na pewno jest coś ciekawego, chociaż w tym błękitnym kolorze spoko, nie? Mamy oczywiście ze wszystkich... wszystkich wściekłych, chciałem powiedzieć. Z szybkich i wściekłych mamy... na 100% 6 milionów osób będzie miało to malowanie. I zresztą jest kilka rodzajów takich malowań. Fake taxi dawaj. Nie ma tutaj na razie, czy mógłbym pewnie wyszukać, ale...
Wątpię, żeby się znalazło. Tu mamy jakieś anime, tu mamy jakieś... O, ten czerwony wygląda fajnie. Nie wiem, na co się zdecydować. Co sądzisz o realizmie prowadzenia samochodów w Fordzie Horizon w porównaniu do Motorsport? No myślę, że Motorsport jest bardziej symulacyjny, wiecie? O, wszyscy Skyline'y mają. Tutaj no jest taki bardziej styl arcade'owy. Co to za miata? What the fuck? Zobaczcie, jaka porobiona. Wow. Już wiem, jaki będzie mój następny driftobus. Patrzcie, jaka super rejestracja. Cheap, cheap. Oh, shit. Zajebiście. Zajebisty jest. Ej. Niezły. Co powiecie na to? Oh shit. To jest standardowy silnik. Nie instalowałem tu żadnej fałki. Zajebisty jest, kurde. Jego nie można normalnie kupić. Ale można go zdobyć, właśnie jeżdżąc wyścigi nocne. Wow, to będzie spoko. Tutaj mamy miks różnych klas, chyba znowu nie wybrałem klasy, ale dobra tam. Ależ on brzmi. Ktoś wyleciał. Ktoś tu miatę wziął, a ona chyba jest zrobiona pod drift i poleciał z zakrętu. A ja zrobiłem sobie na wyścigi docisk aerodynamiczny zwiększyłem, więc powinien sobie poradzić. To też jest chyba jakiś dłuższy ten wyścig. Ooo! Promień skrętu duży. Dziękuję za donacik. To mi pierwszy donate. Ładne auto. Dziękuję bardzo. Gruby za donaci. Fajny jest ten Skyline. Tylko trzeba uważać trochę na zakrętach. A czy nie jest jakiś tam zły? Jest przyczepny. Drugiego jeszcze lepszy dzień. Dziękuję Soku za donaci. 25 zł, kurde, dzięki. Dobry jest ten Skyline, tylko trzeba nim troszeczkę, wiadomo, wyhamować. Promień skrętu jest duży, ale po zwiększeniu docisku jest spoko. Ktoś się znowu rozwalił. Kurde, co się z nimi dzieje? Fajny jest, ej, super brzmi, naprawdę. Super go zrobili. Czy ja mam automatyczną skrzynię, czy manual? Jeżdżę na manualu teraz, ale Goliata jechałem na automacie na przykład. Nie wyobrażam sobie tam tyle razy biegu zmieniać.
Co tutaj mnie goni? Coś fajnie brzmi. Nie wiem, co to za auto. Dziękuję za donatek, ale... Nawet nie wiem, co tam jest napisane. Jakaś dziwna czcionka czy coś. Ktoś sobie wybrał. O, a też Skyn! O nie, ktoś do niego fałszystkę wrąbał. Może fałsemkę, co jest tą fałszystką? Dziękuję za donajcie kolejny. Tam słyszałem, że tam była fałsemka pod maską. Profanacja. Chyba, że te dźwięki jakoś przekłamane są innych graczy. Kto tu jedzie? Skyline też? Inny? No pewnie, patrzcie, ale fajnie. Zajebiście to wygląda. O, ktoś mnie znowu goni. Co teraz? Mazda? Co to jedzie? Wow, co to jest? Sagaris chyba. Sigaris, co on się chyba nazywa? TVR? TVP. TVP Sagaris. Ej, ktoś tutaj się rozbił strasznie. Jechał na pierwszym miejscu, ale się niestety zgliczował o drzewo. Wow. Nie, ale powiem wam, że naprawdę ten Skyline jest świetny i bardzo fajnie trzyma się drogi. Jeszcze jakby tam troszeczkę może polepszyć ten tuning, to bym sobie lepiej radził, ale tak jak jest teraz, to ustawienie jest świetne i naprawdę na zakrętach bardzo fajnie się trzyma. I wypadam z zakrętu w tym momencie. Nie, nie wypadłem, kurde. Wow, co to za wejście smoka? Ciemno, kurde, nic nie widać. Ktoś wypadł. No ten wyścig chyba dosyć ciężki jest, bo dużo osób, widzicie, wypada co chwilę z zakrętów, nie? Jeszcze nie wszyscy tak aż bardzo dobrze znamy mapkę, jak na przykład Horizon 3. Tam to już na pamięć się jechało te wyścigi, a tutaj nie. Tutaj trzeba się troszeczkę od nowa uczyć wszystkiego, nie? I proszę bardzo, na koniec walka! I pięknie! Elegancko!